Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Jakiś czas temu mogliście zobaczyć na moim kanale film pod tytułem Kto tak naprawdę jest bohaterem Halo 2? I tak się składa, że Halo 2 jest w pewnym sensie wyjątkową odsłoną serii, no bo tam mieliśmy bardzo wyraźny udział postaci innej niż Master Chief. Do duetu może, o tak powiedzmy, no bo były gry oczywiście, gdzie nie było Master Chiefa, ale do duetu z Master Chiefem była inna postać, ale już Halo 2 przestało być jakiś czas temu. Jakieś ponad 3 lata temu. Tak wyjątkowe, no bo mamy Halo 5. I tutaj jest oczywiście Locke, mamy Master Chiefa i Locke'a i w ogóle strasznie wielkie zamieszanie, co się stało, skandal i zaprzepaszczenie świetnej serii, no bo Locke'a jest więcej niż Master Chiefa. Więc jest to świetny materiał, żeby sobie pogadać ponownie, kto jest tak naprawdę głównym bohaterem tym razem Halo 5. Słuchajcie uważnie, bo będzie twist. Wszyscy wiemy, jak miała się sprawa z Lokiem. Misji było całkiem sporo, jak na odsłonę Halo, na pewno ponad 10, teraz nie mam tej listy, ale wiem, ile było misji Master Chiefa. 3. To było, nie wiem, ćwiartka, 1/5 gry jako Master Chief. To jest naprawdę bardzo mało. To nie jest sytuacja jak z Arbitrem, że tych misji było mniej więcej po połowie, że 2-3 misje Master Chiefem i potem do końca gry już cały czas na zmianę, tylko jest wyraźna przewaga Locke'a. No i tutaj, no cóż, widzieliśmy wszyscy materiały prasowe dawno temu i się zapowiadało bardzo, bardzo na taki ciekawy motyw, kiedy nasz bohater, którego znamy od tylu lat, tyle czasu nim graliśmy, z jakiegoś powodu zdezerterował i ucieka. My uciekamy jak on, ale przede wszystkim mamy go gonić. Na tym był położony główny aspekt kampanii promocyjnej Halo 5 i to mi się całkiem podobało, trochę śmierdziało takim, wiecie, przeczekaniem, że modne są trylogie, to trzeba zacząć akcję w pierwszej części, przeczekanie w dwójce i potem dopiąć to w trójce i to tak trochę śmierdziało, nie wiadomo było jak to z tego wyjdzie, ale taki miał być motyw tej gry, przedstawiony nam przez marketingowców, jak to wyszło ostatecznie w grze, no to z licznych miejsc możecie się dowiedzieć i z tego, że do dzisiaj nie dostaliśmy pełnoprawnej kontynuacji. Ale no, Locke się kreował na nową postać, która będzie, nie wiem, szykowana, żeby uśmiercić w 6 Master Chiefa i żeby on przejął serię zaraz po nim. On i może parę innych postaci, żeby już w ogóle było idealnie. I generalnie bardzo dużą część fabuły Halo 5 zajmuje właśnie podążanie śladami Master Chiefa. No i to jest nasza fabuła, historia o szukaniu zbuntowanego Spartanina, którego bohaterem jest oczywiście Spartanin Locke. Tylko że moim zdaniem Halo 5 kompletnie nie jest o pościgu Master Chiefa. Bardziej kieruje nas to ku powodowi dezercji Master Chiefa i temu, co tam się dzieje wszystkiemu dookoła. No bo tytułowi Guardiani pojawiają się, jest to związane z dezercją Master Chiefa. Cortana wraca jako super zła i jest to związane z dezercją Master Chiefa. Mamy jakieś kolejne ustawienie uniwersum na inne tory, gdzie to Prometeanie będą wielkimi złymi i Cortana będzie na ich czele, a Covenanci się po drodze gdzieś rozpadają po prostu jak jakieś niechciane pionki. I Halo 5 okazuje się ostatecznie grą fabularnie o tym, że w kosmosie cały czas drzemie jakaś wielka potęga. Ta wielka potęga może wpaść w niepowołane ręce i potem cały świat będzie, cały wszechświat może być w tyłku. I to był taki praktycznie idealny segue do tego, żeby w szóstce zrobić jakieś wielkie bitwy, jakieś wielkie starcia i coś, tylko że ta część nie została zbyt dobrze przyjęta, więc no całość się przedłuża, no i pewnie mieliśmy bardzo mocną korektę kursu. I problem jest taki, że ten wątek, który powiedziałem, który jest głównym wątkiem Halo 5 Guardians, to jest jakiś malutki ułamek gry. Mamy większość całkowicie przedłużoną poprzez perspektywę Locke'a, który ma 2 razy za dużo misji, a Master Chief ma ich 3 razy za mało. Żeby ten wątek właśnie pojawienia się znanej siły w nowej formie i nowego zagrożenia super wielkiej dziwnej rzeczy w kosmosie, żeby to wszystko miało sens, żeby miało ręce i nogi. I to jest dość dziwna sytuacja, kiedy po drodze mamy do czynienia z jakimiś, wiecie, zewnętrznymi koloniami, z tym naczelnikiem sztuczną inteligencją, z którym się tam musimy sprzymierzyć i trochę mu pomóc, albo potem trafiamy na Sangelios i musimy przy okazji, żeby tam Arbiter nam pomógł, musimy zadusić do końca zarodek powstającego od nowa kowenanckiego ścierwa
A to wszystko się dzieje tak przy okazji. Ścigasz Master Chiefa, to jest główny motyw tej gry, tak? A to ja ci pomogę, tylko zarżniemy kowenantów. Tych kowenantów, którzy od 2001 byli wielkim zagrożeniem i którzy się zbierali od setek lat, od dawna, dawna przemierzali wszechświat i byli wielkim zagrożeniem i rozwalili cały kosmos. I zmierzam do tego, że rola Loka jest tak naprawdę dość mała i taka bardzo pomijalna. Jeżeli mielibyśmy taką fabułę gdzieś w podręcznikach historii, to byśmy czytali o tym, że Cortana, taka i taka, okazało się odkryciem Johna 117, zrobiła to i to za pomocą tego i tego sprzętu na tej planecie. A nie dowiedzielibyśmy się, że o tutaj biegał Lok ze swoją ekipą, którą wyciągnęli kompletnie z tyłka i którą posłali za nim. I to, jak mówię, dla świata historia jest nie w tym miejscu. Nie jest w miejscu Loka, jest cały czas w miejscu Master Chiefa. I to jest, w ogóle rozwala mi trochę mózg, kiedy się okazuje, że Master Chief ma tam 3 misje. A przy okazji Loka praktycznie nic się nie dowiadujemy. U Loka dzieją się ciekawe rzeczy. Dobicie kowenantów w wojnie domowej na Sangeliosie u boku arbitra jest super ciekawe. Może być, nie wiem, motywem na miarę upadku Reach, tak? Można zrobić całą grę na Sangeliosie, żeby dokończyć tę wojnę. Można by to zrobić. Jest tutaj materiał, ma dość materiału na to. A to są 2 czy 3 misje Loka, które jest tłem, epizodem małym, ścieżką na ściganiu Master Chiefa, które nawet nie jest głównym motywem tej gry. Tak więc nie będę was trzymał dłużej w niepewności, ale to wciąż Master Chief jest głównym bohaterem Halo. Przy okazji Halo 5. I dla mnie to jest problem. Problemem nie jest to, że Master Chiefa jest mało. Problemem jest to, że główna opowieść nie koncentrowała się na nowym bohaterze, tylko w bardzo sztuczny sposób i w bardzo naciąganych okolicznościach przeniesiono skupienie na tego nowego bohatera. I to nie jest nawet wina Loka. Loka można by dobrze napisać i on ma podstawy, żeby być ciekawy. Problem jest taki, że twórcy tutaj dali działa. Bo mamy cały czas to nawarstwienie. Główny motyw gdzieś przy Master Chiefie, powstanie nowego zła, odnalezienie wielkiej broni, która w połączeniu z ludzkim tworem będzie głównym zagrożeniem kolejnym naszym. I może jakieś, nie wiem, odwołania do reżimów, bezpieczeństwa za cenę wolności, godzin policyjnych, tego typu rzeczy. To był materiał, żeby galaktykę w takiej fazie zostawić. A to zeszło na drugi plan, przygniecione 4 razy większą grą o ściganiu naszego bohatera, w trakcie której też dzieją się ciekawe rzeczy, ale które są tłem i którym nie dano dość dużo miejsca i nie oddano należytego hołdu. Nie wiem, może to zbyt duże słowo, ale ja trochę tak to czuję. Tak więc kolejna rozprawka w stylu dlaczego Halo 5 jest do dupy. Tym razem to jest to, mimo pojawienia się nowego bohatera, wciąż głównym bohaterem Halo 5 jest Master Chief. To jest to, co ja sądzę. Ostatnio przy okazji Halo 2 mieliście bardzo dużo swoich własnych przemyśleń i argumentów, więc teraz też chętnie to wszystko wysłucham. Możecie dać znać, co myślicie o Halo 5, albo nie. O Halo 5 nie mówcie, co myślicie. O tym motywie. Master Chief kontra Lok. Gdzie jest główna linia fabularna? Wcześniej się skupiałem na tym, kto przychodzi jaką drogę, kto się rozwija jako postać, wokół kogo są główne wydarzenia tutaj, które miały być pokazane w Halo 2 i tutaj skupiamy się na głównych właśnie wydarzeniach. No bo w sumie, wiecie co, już się z wami pożegnałem, ale tak sobie pomyślę, jest jakiś rozwój bohatera Master Chiefa w Halo 5 i on się tyczy tego właśnie, że Cortana, dla której był zdolny zdezerterować z UNSC, no to decyduje się ostatecznie stanąć naprzeciw niej. No bo rozumie, co jest słuszne, co trzeba zrobić. To też jest pewien rozwój, pewna zmiana drogi i pewne, no, nauczenie się może czegoś przez tą postać. I to znowu kieruje nas do tego, że to Master Chief jest tym właściwym bohaterem. No bo nie uważam, żeby wątek Loka aż tak bardzo się udał. Tak więc jeszcze raz dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.